Elżbieta Sokołowska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wyszyncach. Po raz kolejny organizujemy bieg Wilczym Tropem. Co roku ten bieg odbywał się w marcu. No niestety w tym roku z powodu epidemii nie mógł się wtedy odbyć. Został przełożony na 15 sierpnia i jest to także Dzień Wojska Polskiego. Na dzisiejszej uroczystości mamy tutaj reprezentację lokalnych wojsk 23 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Batalionu Zmechanizowanego z Białej Podlaskiej, które mają tutaj swoje wystawy oraz pomagają nam w organizacji biegu. W biegu bierze udział 50 osób, start jest w parku, meta przy Domu Kultury, gdzie zapraszamy też na żołnierską grochówkę i kiełbaskę z ogniska. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za bieg. Wszyscy dotarli do mety. W kategorii wiekowej 2003 i starsi kategoria kobiet pierwsze miejsce. Zapraszam na poczęstunek i na miłe spędzenie czasu w Altankach. Dziękuję bardzo.